Logańsk, gdzie polecieliście głodne. Takie głodne, że aż płaczą, szukają jedzenia, no. Polecieli. Kółeczko. Biedne latają, nie mają co jeść. Śniegu tyle. No, nie wiem, może jeszcze zrobią jedno kółko. Tak, chyba robią kółko, bo w oknach tam się odbiło, może wylecą. O, jakie piękne słońce tam na górze jest. O, są. Ale latają. Dobrze, że latają. No. Jestem i ja, w końcu jest słoneczko, widać mnie lepiej. Wczoraj było strasznie ciemno, ale no niestety nie mam na razie żadnej lampy, żadnego światła takiego konkretnego, żeby się doświetlić, jak jest ciemno. Zresztą u nas się już rozjaśnia, w końcu będzie cały czas dzień i na parę miesięcy nie muszę się tym chyba zastanawiać. Słuchajcie, gąski, gołąbki, wszystko jest tak wygłodniałe w tej chwili, ponieważ śnieg przykrył trawę, przykrył wszystko, co by mogły wydobyć, że gęsi walczyły przed chwilą o właśnie o jedzenie, gęgały, gdakały, po prostu o, cały czas je słychać, one są głodne, one są wygłodniałe i w związku z tym, że one są wygłodniałe właśnie w śnieg, ja postanowiłam zrobić nową zbiórkę, ponieważ wiem, że lubicie moje zbiórki. Ostatnia zbiórka jest zamknięta, ponieważ nie będę tam już więcej zbierać, ale no odnośnie mojego długu, ale wszystkie osoby, które mi pomogły tam wpłacić pieniążki, ja bardzo dziękuję, bardzo duża pomoc i no i tak, ten kto wpłacił, ten wie, ja naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno dziękuję. Tym razem stwierdziłam, że zrobię zbiórkę i będę zbierać pieniążki na pokarm dla gęsi i dla gołębi, ponieważ jest zima, śnieg jest, no i niestety trochę to kosztuje wszystko. Nie jest to duża kwota, która będzie potrzebna, jakakolwiek kwota, po prostu żeby zakupić ziarno i zakupić ziemniaki, kapustę, czy nawet właśnie jakieś takie siano, trawę, może coś uda mi się jeszcze tu poszukać, bo gęsi właśnie się żywią trawą. Jak jest właśnie taki śnieg, jak my mamy, niestety gąski nie mogą się dokopać przez 20 cm śniegu do trawy i wydobyć cokolwiek. Robaczków też w tej chwili nie ma, także no wiadomo, trzeba im pomóc. I myślę, to jest bardzo dobry pomysł i bardzo dobry cel. Pokażę Wam, co przygotowałam na dzisiaj właśnie dla gęsi. Czekam, bo się studzi. Przygotowałam tutaj właśnie ziemniaki. Ziemniaki z ziarnami zmieszane. I to właśnie studzi się teraz, bo no już jest trochę lepiej, bo było naprawdę gorące, parowało, także no gdzie takie coś zwierzom dawać, jak się rzucą i poparzą, to nie miało sensu. Tego. Tutaj na podłodze już przygotowane, żeby nie zapomnieć, widzicie, mam taką nieplastikową już siatkę, którą można kupić tu właśnie w sklepie normalnie. I w niej mam pokrojoną kapustę. Pokroiłam kapustę, bo wyczytałam, że gęsi lubią kapustę. Zamiast trawy zawsze coś, także mam nadzieję, że będą zadowolone. Idę, zobaczcie, przez jakie w ogóle wertepy ja tu muszę iść. Nie ma w ogóle drogi. Cała w śniegu będę, ale siedzą, o tam, siedzą. O Jezu, śnieg po kolana, cała będę mokra teraz. No chodźcie do mnie, chodźcie. Na jedzenie. Na jedzenie. Co się nagra, to się nagra. Rękawiczka jest. Co za gęsi nieprzyzwyczajone i nie ta pora i w ogóle nie udało mi się ich nakarmić. Także zabieram wszystko ze sobą, jestem w śniegu po kolana, ale jak wrócę z zakupów, pojedziemy sobie na zakupy, jak wrócę z zakupów, to po prostu wtedy one będą chyba tu siedziały i czekały na jedzenie, a są głodne i głupie jak to ptaki, no ale cóż, nic się nie poradzi, muszą się nauczyć, że dostają tu i że ktoś przychodzi i im daje. Chociaż one wiedzą, że ludzie dają. To jest ciekawe, ciekawe, że ptak po prostu tak myśli. No to dziki ptak, to nie ma się co jemu dziwić.
Idę odśnieżać mój samochód, zobaczcie. No, także idę się mocować ze śniegiem. No, ja wróciłam już do domu. Moich gęsi nie spotkałam. To znaczy, spotkałam je, próbowałam coś nagrać, ale nie udało mi się. Gąski mnie nie słuchały, nie chciały przyjść. Ale to, tak jak mówiłam wcześniej, dlatego że są dzikie, muszą zapoznać się ze mną, że ja przynoszę im jedzenie. I w śniegu po kolana utknęłam, także byłam cała mokra dzisiaj, później jak odśnieżałam ten samochód. Ale wam powiem szczerze, że jakoś tak dzisiaj nie poczułam, żeby mi zimno było, także całkiem przyjemnie było. Tak, dla gąsek jedzenie przyniosłam do domu, jest w lodówce. I tak wyglądam się tu, wyglądam się przez okno i patrzę, czy one gdzieś są. One są, siedzą tam dalej w tym wielkim śniegu, więc ja się nie wybieram do nich, dlatego że to jedzenie, ono spada właśnie tam, no, opada w śnieg, a w momencie, kiedy ja podejdę do gęsi, gęsi odlatują, także muszę poczekać, one się zbierają tutaj, jutro przylecą, na pewno będą, albo tutaj chodziły dzisiaj między blokami. I wtedy dam im właśnie jedzenie. Pokroiłam dla nich kapustę i wyobraźcie sobie, ta kapusta tak śmierdziała w samochodzie, że co myśmy otwierały samochód, to po prostu jakby ktoś bąka zrobił, no, takiego śmierdzącego bąka. I tak silny zapach siarki z tej kapusty, także dobra kapusta i właśnie sobie z tej kapusty muszę zrobić moją wodę z kapusty, czyli sok z kapusty. Bardzo zdrowy, dużo probiotyków zawiera. Chcę wam pokazać, co dzisiaj kupiłam jeszcze ciekawego, ponieważ jest coś takiego, nazywa się Thorablot i w tej chwili to jest na Islandii, je się takie różne dziwne jedzenia z baraniny. Ludzie świętują, ludzie biesiadują, piją, śpiewają i jedzą właśnie baraninę, ale nie taką baraninę jak na święta, czyli jakiś drogi, fajny kawał, tylko właśnie te wszystkie biedne części, czyli jakieś podroby takie, może nie podroby, co przerobione to wszystko, te mięska są. I już wam pokazuję, mam trzy bardzo ciekawe rzeczy. No, widzicie, tutaj właśnie mam te moje magiczne trzy rzeczy. Tutaj dla ciekawskich moja pigwa, do której dzisiaj dokupiłam dynię. I będę robić to z dynią. Oczywiście kawa musi być, jakby kawki mogło nie być. Pyszna kawa. Więc tak, tutaj mamy mięso wędzone, takie podsuszane. Bardzo smaczne jest. Zobaczcie, to jest takie właśnie suszone, podsuszone takie. No takie fajne jest, naprawdę. Tylko, że jeżeli ktoś nie lubi islandzkiego wędzenia, to niestety ono nie będzie mu smakowało. Tu i tu są dwie bardzo ciekawe rzeczy. Tutaj, jeżeli się domyślacie, a jeżeli nie, to wam mówię, to jest rekin. Tak śmierdzi, że jak otworzyłam paczkę w domu, to mi całe mieszkanie dosłownie w ciągu 2 sekund zaśmierdło. Jest to bardzo ładne kawałki rekina są, widzicie, jest miękki. Wyjątkowo śmierdzący jest, trzeba to naprawdę podkreślić. Jakbym opisała wam, jak to śmierdzi, śmierdzi jak stare skarpetki, jak taki po prostu zepsuty ser. No bardzo specyficzny zapach. A tutaj oto, to jest sfith. Sfith to jest mielone głowy baranie, znaczy mielone. Takie coś jak my robimy galaretę na przykład z nóżek, to właśnie oni robią taką galaretę z głów baranich. I ja wam powiem, że to też jest dosyć specyficzne w smaku, nie każdemu te głowy baranie smakują. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Ja mam kawkę. Cały dzień marzyłam o mojej kawce. Słuchajcie, więc tak. Chyba widać wszystko, więc tutaj jest, są te głowy baranie. I takie w smaku, jakby to powiedzieć, są jak głowy baranie. Dobre, bardzo dobre dla mnie. Głowizna, wiadomo, inaczej smakuje. Na pewno jest specyficznym mięsem, nie jest takim... No wiadomo, to jest tanie wszystko, tak? To jak smakuje? To smakuje podobnie do hangikjot, czyli do wędzonego właśnie barana. Bo to jest tym samym wędzeniem wędzona.
twarde, twardsze, jest gumowate, bo jest wysuszone. Bardzo dobre. Tylko trzeba mieć te chwile, żeby prawda, przeżuć to. Ale jest bardzo dobre. Jeżeli ktoś takie lubi, specyficzki, polecam. Jest lekko tłustawe. Tłuszcz z barana jest bardzo dobry, ponieważ baran nie żywi się mięsem. Baran żywi się trawą, także baran jest bardzo dobry. Polecam. No i na dziś specjalny przysmak. Śmierdzi, wali. Śmierdzi, wali, nie dla każdego. O, jakby to porównać właśnie z trwałą, nawet mi się teraz skojarzyło. Takie, wiecie, jak trwałą się robi, tak strasznie intensywnie to śmierdzi. No, amoniak czuć, wyczuwalny amoniak jest na 100%. A tu? W konsystencji camembera, sera. W środku takie lekko żylasta. Właśnie wyczuwalny aromat amoniaku. Ale wam powiem, bardzo dobry kawałek jest. Pycha. Naprawdę takie maziowate. Nie jest mocno przerobione. Bo jak jest mocno, to taki żółty jest, a ten jest śnieżno-biały. Naprawdę, czasami jak się je, to aż tak w nosie czuć, jak się je rekina. Gdybyście mieli okazję kiedyś spróbować, ja myślę, spróbujcie, bo to inaczej śmierdzi, a inaczej smakuje. Ten jest słabo przyrobiony, także tu się zdziwiłam, bo takiego słabego to jeszcze nie jadłam. A czasami jest taki, że aż zatyka. To ja. Ale odnośnie rekina, to wam powiem, też jest tran z rekina produkowany. Tran z dorsza. Strany z różnych ryb. Najzdrowszym tranem jest tran z dorsza. Ale wracając do rekina, to jak mamy takie mocne te kosteczki, takie bardzo aromatyczne, to warto sobie je trzymać zamrożone nawet w lodówce. I w momencie, kiedy czujemy, że coś w nosie nam tam się osadza, jakieś katary się zaczynają, to wam powiem, że warto zjeść taką kosteczkę, bo jak jest tak mocna właśnie, to ona wszystko nam przeczyszcza. Słyszę gęsi, ale ich nigdzie nie ma. One są tam w tym śniegu, bo dwie leciały jeszcze przed chwilą, ale niestety poleciały już chyba spać. Poleciały chyba spać, bo jest 16:15. Zaraz tu dokończę, nie będę w tej chwili jeść, jak z wami rozmawiam, do was przemawiam. Tu ja właśnie będę eksperymentować, będę robić taki magiczny, tajemniczy przepis, do którego nie mam przepisu. Robi się zalewę właśnie z octową, z goździkiem, pigwę z dynią. I to zalane w słoikach się trzyma i później można sobie to jeść i wam powiem, to jest tak pyszne. Robiła to moja pani babcia, która niestety nie żyje, więc nie mam jak się spytać o przepis. Ale to było, no to było po prostu pyszne to, co ona robiła. To było fajnie, tak wyjąć sobie to takie żelowate, później się robi, wiadomo, cukier. Tylko właśnie zastanawiamy się z moją mamą, jak zrobić ten przepis. Mamy kilka przepisów i tam już coś wymyśliłyśmy. Na pewno dyni się nie gotuje. Dynię trzeba jedynie sparzyć dosłownie na pół minuty do wrzątku i wyjąć i w te słoiki włożyć, żeby nam dynia się nie rozmazała później. A pigwę trzeba trochę dłużej pogotować, bo pigwa jest twarda. Jest to takie jabłko i naprawdę jest twarde. Pamiętam, u mnie pod blokiem w Polsce rosły pigwy. Malutkie, ale były. No ale dzisiaj już tych pigw nie ma. Jak tam byłam, to już tego wszystkiego nie ma. To wszystko po prostu zostało zniszczone, niezadbane. Ludzie już poumierali, niestety. No, piękny dzień. Ja wróciłam, już zmęczona jestem. Wam powiem szczerze, tam jest tragedia w tej kuchni. Tam jest tragedia.
Tak mi brakuje zmywarki, no tak mi brakuje zmywarki, a to wszystko jest spowodowane tym, że ja się źle czuję, a to później, no ale się nazbiera, no ale teraz już się tam tak nazbierało, że trzeba będzie iść i się zmobilizować, umyć to, bo niestety nie ma miejsca, żeby przygotować coś do jedzenia, a jeść trzeba, tym się nie najem. Ja w ogóle zauważyłam, że ja dużo jem. Dużo jem, a nie tyję. I w sumie dobrze, że dużo jem, ale mam takie dni, że w ogóle prawie nie jem, bo mi się nie chce jeść i teraz chyba nadrabiam i bardzo chce mi się jeść. Może dlatego, że zrobiło się zimno i ja tłuszczu bardzo mało mam, więc może organizm chce się jakby przygotować do zimy. No, idę, bo po prostu jest totalny chaos i ja naprawdę muszę to zrobić. Bardzo mi miło, że obejrzeliście filmik. Mam nadzieję, że gąski przylecą w końcu, dostaną te swoje jedzonko, także jutro już będę patrzeć, czy są. I jak już będą, to od razu się ubieram, wychodzę i po prostu dam im to, żeby to się nie zmarnowało, bo jutro jeszcze będzie ok, a pojutrze to już nie. A dzisiaj to widziałam, że one jeszcze chleb gdzieś dostały, także przetrwały. Mają tłuszczyk. No, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, pozdrawiam, na razie, cześć! Patrzcie, jedna jest pod blokiem. Jeszcze się pojawiła. O, i będzie jeść moje tutaj ziemniaczki. Ziemniaczki będziesz jeść? Masz. Głodna, tak, głodna. Ale boi się. No, tylko jedna, ich jest 20 co najmniej. Syczy. Wszystko zjada. Zadowolona. Idę szukać następnych. Oto i dwie następne chyba się wołają. Rzuciłam im tu jedzenie, ale one nie podchodzą jeszcze, a reszta jest tam za blokami i myślę, że one się zwołują, bo to wszystko oleci. Może przylecą. Zobaczcie, lecą i kupa poleciała też. U Jezu, upadnę. No, gąseczki, chodźcie, chodźcie na obiadek. One muszą się nauczyć. Kilka kółek zrobią. Tak, i znowu za bloki. Nic, trzeba poczekać. Zobaczymy, co będzie się za chwilę działo.